Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Testujemy. Z tej strony Nina, a na ekranach demo gry Priest Simulator. Świeże demo, które udostępnili twórcy na Steamie. I cóż, chyba troszeczkę zmieniła się koncepcja z tego, co widzę tej gry, albo może już była taka od samego początku, ale ten kozioł i ten wygląd tego księdza jest zastanawiający, więc zacznijmy, nie mogę się doczekać. Tak, Nina, po chorobie? Nadal? Pewnie słychać w głosie? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oj. O, Nosferatu, jakiś ty piękny. Słucham? Dziwne, ekran ładowania. Muszą nad tym popracować. Asmodew? Kontynuuj. Zaczynam się bać. Asmodew prezentuje. O, Pamela. Widać. Spalona słońcem. Orlok. Piękny. Jak zawsze. Ho-ho. Okej. Olaf. Widać. Szataniści. Nie wierzę. Katolicy. Super. Dwie frakcje, rozumiem. Dzban. Mhm. Torpedo. O matko. Hrabina. Słucham. Żule. Widać. Wziąłem tylko drewniane kolana, ale cali z drewna. Okej. Okay. Ja będę musiała się po tym leczyć, albo sama sobie egzorcyzm prosty zrobić jakiś. Priest Simulator Demo. No, czołówka wypas. Nasz ksiądz jest wampirem. A. Spytajcie, kogo chcecie. Każdy we wsi wam to powie. Aha. Możecie spytać nawet mnie. A ja wam mówię, że nasz ksiądz jest wampirem. Jak się robi ciekawie, to nie chcesz kończyć imprezy. Pijesz dalej, aż docierasz do rejonów, w których wreszcie przestajesz być sobą. Na drugi dzień trzeźwiejesz, na trzeci wszystko wraca do normy. Ja też na drugi dzień wytrzeźwiałam, tylko że na trzeci nic nie wróciło do normy. Zostałam w odmiennym stanie świadomości i nie mogę znaleźć drogi z powrotem. Potrzebuję pomocy. Mówiąc wprost, Pamelę popierdoliło, bo wypiła krew diabła na wieczorze panieńskim. Od tamtej pory zachowuje się jak jej macka. Nagle chce wychodzić do znajomych i podróżować. Myślę, że mógłbym pokochać ją nawet z takimi wadami, ale już ją pokochałem inną, cichą, skromną, zamyśloną. Znajomy polecił nam wyjazd do Sandeville. Sandeville słynie z aparatury napędzanej wątrobą Mesjasza. Wytwarzają tutaj antidotum na krew diabła, czyli wino o jakości krwi Boga. Z tego względu Kościół załapał się na program uwspółcześniania chrześcijaństwa. To ogromne, desperackie przedsięwzięcie Watykanu. Oni chcą zrobić z kościołów atrakcję. Wielki remonter przekazuje proboszczom plany remontu katedr oraz kupę siana na realizację. Wynajęliśmy tu jakąś amerykańską chatkę i mieliśmy plan wybrać się na mszę, ale z tą wioską dzieje się coś dziwnego. Kościół stoi pusty, a mieszkańcy zatracili się we wojnie religijnej. Muszę po prostu ukraść wino dla Pameli. Miłość wymaga poświęceń. Zęby jak pirania, oczy jak ping-pongi. Widziałem, jak do kościoła się włamał. To wilkołak albo czarna stopa. Strach z domu wychodzić. Słucham, o co kaman? Matko. Dobra. Co dalej? Jakaś instrukcja, cokolwiek? Jakiś... dobra. Czułość myszy. Zmienimy sobie troszeczkę, bo jest... Ktoś dzwoni. Chyba do nas. Telefon. Oznacza, że masz dostęp do nową rozmowę telefoniczną. Nie, nie, amen. Aha, a ci się, interakcja, dobra, okej. Okej. A, przytrzymaj. Słuchaj no, kimkolwiek jesteś, mówi proboszcz. Wiem, że trafiłeś tu przez przypadek, ale to twój szczęśliwy wieczór. No, zaskocz mnie. Nie wiadomo, co się stało z naszym klerykiem.
więc będziesz musiał go zastąpić. No i mnie zaskoczyłeś. Sprawdź, czy masz w kieszeni dzienniczek wiejskiego księdza. Kościół był otwarty. Już miałem szukać wina, ale akurat zadzwonił telefon, więc odebrałem. I jakiś Corleone zaczął wydawać mi rozkazy. I mógłbym mieć to w piździe, tylko chyba mnie tu uwięził. Wszystkie drzwi zamknięte, zaraz się uduszę. Muszę współpracować. W końcu jedyne, czego chcę, to żebym sprawdził kieszenie. Świat, przewodnik, to tak, dziennik zadań, sprawdź dziennik, Znalazłeś dziennik? Świetnie, nie pytaj, jak to zrobiłem. Czarny. Niech to będzie dowód na to, że jestem potężnym człowiekiem i należy mnie słuchać. Kurwa, jest wpyte. Efekciarz. Słuchaj, jest ważna sprawa. Z Watykanu przyjeżdża wysoko postawiony nadczłowiek. Będzie kontrolował naszą świątynię. Nie możemy dać dupy. W ostatnim czasie zaczęli się tu panoszyć szataniści. No widzę. Wielki remonter zniesie wiele, ale takiego zaniedbania nam nie wybaczy. Ogarnij tę kuwetę i oddzwoń. Sowicie cię wynagrodzę. I zajebiście. Mam doskonały pretekst, żeby się tu trochę porozglądać za winem. Gość chce, żebym robił za sprzątaczkę. Ten kościół rzekomo finansowany jest ze środków Unii Chrześcijańskiej, ale wygląda jak splądrowana melina. Ręce. Jeśli cel jest zasięgu jednego z ataków danej broni, to odpowiadająca mu część celownika powiększy się. Naciśnij prawej i lewej ręki użyć, okej. Okay. Splendor. Zabijanie szatanistów, wykonywanie zadań oraz inne aktywności pozwalają zdobywać splendor. Odpowiednia ilość zgromadzonych punktów splendoru podnosi twój poziom splendoru. Wow. Nie wpadłbym na to. Koń trojański. Ja mam tu... O, tak mam to naprawiać? W sensie to mam coś tu pozbierać może? Dziwny mechanizm? Ale... Rozumiem. Co to? Ale to są kordogórki, co są? To co, to też jakieś szatanisty? Chyba tak. Fotel... O, też. Mam to zepsuć wszystko tu w tej okolicy? Wiesz, to mogłoby pójść do odzysku. Co to jest to? A, też krzesełko. Fajny efekt niszczenia przedmiotów. Miałam chyba bardziej tu ogarnąć, a nie popsuć. A to? Nie mam pojęcia, co robi. Odwróć... Aha, wszystkie krzyże w kościele. Poczekaj. A to co to? O, to będę mogła wejść na górę teraz, czy niekoniecznie? Dobra, zobaczmy. Coś z tego wylatuje, mnie się to podoba, bo fajnie dźwięczy. A to? To? Jak? F. Krucyfiksacja. Nie no, ławki nie będę niszczyć bez sensu. Tego nie mogę. To popsuję, bo tak. A. Bo punkty lecą. O, tam mogę wejść za chwilę. Tam też są jakieś ogórki. Nie wiem, czy ogórki są takie straszne, ale... Blokujesz drzwi. No jak blokujesz? No to pójdę... Aha, blokujesz, bo ja z... Aha. Tak blokuję, dobra, rozumiem. A tu też? Nie, no to raczej nie. Tu mogę wejść. Oj. Poczekaj, chłopie. O.
Dobra. Znicz wszystkie posążki. No dobra, czyli to było proste. Ja tak fajnie sobie poniszczyłam wszystko, a co mi tam? Tutaj nie ma schodów. Tutaj pewnie klucz jest jakiś potrzebny, ale... Wymagany klucz. To pójdziemy teraz na górę. Ale ładnie jest graficznie zrobiona ta gra. To jest demo. Ja na pewno będę miała pełną wersję. Znaczy, nie wiem, ile będzie kosztować. Ja, bo teraz... mam budżet bardzo, bardzo przyciasny. Z pewnych powodów, o których na razie nie będę mówić. Ale... tak to się plecie. Więc nie wiem, jak to pójdzie. I kiedy to wyjdzie, bo w sumie teraz wyszło demo, może nie będą się tak spieszyć, to może się wyrobię. Budżet się jakoś uzupełni. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. A tu nie mogę... A kucasz, coś robisz ze sobą? Ale gdzie mam jeszcze iść? Tam gdzieś na dole nie mam klucza. I nie ma więcej krzyż do obracania. I jest znowu za ciemno w tej grze. Moment. Sobie podjaśnić troszkę sama własny ekran. A to co to? Nie, tego nie będę niszczyć. Ale poczekaj, może jest jakieś kucanie? Opcje. Opuść kościół. Nie, chciałbym... Pod napisy. Sterowanie. Nie mogę tam przy... nawet nie mam po co iść. Dobra. Tu byłam. Tam byłam. Potrzebuję klucza. Może tu? Oj. A tu może? Chyba nie. No tam coś jest. No ale tam nie mogę się dostać. No bo nie mam klucza. Nie mogę ich rozwalić, tych drzwi? A nie ma czegoś, może jest gdzieś klucz do piwnicy? Tu gdzieś może leży. Halo? Ja mam pytanie, zadzwoń do niego. Nie można w jedną stronę działa ten telefon, czy co? No tam nie... Aha! A widzisz, można było wskoczyć, patrzaj. Ojej. Klatki trochę lecą, ale to nic. Czyli jestem Nosferatu, który... No. No to, a nie mogę tego przesunąć? Przesunąć się. No. Welcome. Welcome to welcome. To słabo tu nie jest. Czekaj, co to? Co ja wziąłam? Coś wzięłam, ale... Sziszę masz. Popatrzaj. Będziesz banki puszczał? Wow! To nie przewidziałam. Jakieś instrukcje podejrzewam to są, ale teraz w moim obecnym stanie instrukcje to... No i zepsułam. Okej. Ciebie jeszcze zepsuć mam. Poczekaj, kiedy mi to minie, bo... No dobra, nieważne. Coś sobie poczytamy, coś popatrzymy. O, już mija. Dobra. A to jest co? To jest plan do kościoła. Okej. A tutaj mamy... woda święcona. Święta molekuła, tak? H2O2? To jest woda utleniona chyba, nie? No w sumie chyba wypadało z wody utlenionej robić, bo skoro tam ludzie ręce wkładają, to byłoby bardziej higieniczne, nie? A poczekaj, bo nie patrzyłam... to miało być lustro chyba, ale nie wyszło. No ładnie jest. Trochę przypomina mi się... A tu trzeba mieć jedno oko tak, drugie oko tak, tak? No, on ma dwa takie ping-pongi podobno, no to... Greydown, Greydown mi się przypomina. Bardzo, bardzo podobnie, nie?
Nie? Jakoś tak. No dobra. Szkoda, że nie można przesuwać, tylko trzeba zniszczyć meble, żeby się dostać. Trochę dziwne. Oj. Chwila. Moment, wiem, że blokuję, chciałam... Ja tam nie chcę wchodzić. O, tutaj. Ale moment, krzyże miałam poobracać, ale te krzyże jakoś nie widzę za bardzo. Rękawiczka jest. Drzewa się ruszają. Fajnie to zrobili. Ładnie to jest. Robiona. Troszkę klatki lecą, ale to nic. Koń trojański. Dobra, to zrobiłam. Teraz krzyże. Gdzie te krzyże są niby? Ja potrzebuję klucza. W szufladzie gdzieś mógłby być. Już nie będę rozwalać piórka, no bez przesady. Żeby znaleźć klucze. A teraz mam rozwalić? To się nazywa rozbiórka. No to chyba nie. To jest ważne. To jest ładne przede wszystkim. Fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. Nie? Tak jakby bezpośrednio przeniesione nie? Z rysunku. Zrobiony trójwymiar od razu. Fajnie to wygląda. Podoba mi się ten efekt. Ojej, kolej, ja mam wywiecznik duży. Musi ci zimą wiać. Ale kwiatka masz i widzę, że dbasz. No. Pewnie krzyży na niego, żeby ładnie rósł. Dobra, co dalej? O, jest krzyż, czekaj. Dwa jeszcze gdzieś są pochowane. Może nad każdym wejściem. O tak. No. Ja bym bardzo chciała. Bardzo bym chciała. Klucz. Czy byłoby w stanie zdobyć jakiś klucz? Oj, nie, to przepraszam. Czyli nie płacisz abonamentu i nie mamy. At the funeral of the old man, unknown to his mourners, his dead wife. Jednak płacisz abonament. First his wife, then... Dobra, nie będę filmów oglądać, przecież nie mam czasu, to testujemy, to nie może tak być. Schodzimy tutaj na dół. Szukamy jeszcze... Poczekaj, może tu gdzieś było. Nie ma. Gdzie jeszcze będzie jeden? Jeszcze jeden potrzebny mi, ale to można ładnie zrobić wszystko. Ja czytałam, że będziemy właśnie... To miejsce będziemy upiększać. Tylko czułość myszki muszę ciągle przestawiać, bo... No gdzie jeszcze jakiś krzyż będzie, no? Nie mogę ruszyć fabuły, znaczy fabuły, nie mogę ruszyć dema, bo nie mam krzyża do przestawienia. Halo! Byś pokazał, czekaj, on pokazuje mi przecież chyba, nie? Że tam na dół, ale ja nie mam klucza, no i co? O Jezu, tu jest, dobra, zrobiwszy. Aaaa! Ty masz kuczek kamery tu wszędzie? Poczekaj, już cię odbieram. No, słucham cię. Kawał dobrej roboty. No ba. Wina nie znalazłem, ale jeszcze nie byłem w piwnicy. Nie będziesz. Jest pyte. A. Słuchaj, zapomniałem o detalu. Jednego z szatanistycznych wandali zamknąłem w piwnicy. Czyli tu byłeś? Nie miałem na niego pomysłu i dalej nie mam, ale chłopa nie można tyle trzymać w niepewności, bo zdechnie z głodu. Może po prostu połam mu nogi i puść wolno. Tylko nie uroń kropli grzechu, to bardzo ważny surowiec. W garderobie na strychu znajdziesz wdzianko księdza. Ma zamontowany wysysacz grzechu. Wysysacz grzechu. Ja go będę odgrzeszać. No kurde. Ta gra robi się troszkę przerażająca. Garderoba na strychu.
To jest strych. Gdzie jest garderoba? No byłam tu w jakiś... tu? To jest garderoba do ciebie? Mórz sutanny, szafa jest na strychu. Czekaj, szafa. Szafa, zwykła szafa. A, tu jest. Dobra, widzę. To nie było w szafie. Okej. Okay. Duchu jabłca! Wyglądam jak ksiądz. Wielka moc i żadnej odpowiedzialności. W sutannie znalazłem klucz. Nareszcie mogę otworzyć piwnicę. Ja nie wiem, czy ja chcę otwierać piwnicę. O Jezu, nie tu. A! Krzesło jest opętane! Proszę bardzo, egzorcyzm prosty. A mogę stąd szybciej jakoś? Nie mogę. Dziwne odgłosy wydajesz. No dobra. Chodźmy do piwnicy, będziemy kogoś bić. Ta gra mnie trochę przeraża. Fajna piwnica. Podoba mi się. Klimatyczna. Bardzo ładna piwnica. Zdrowie regeneruje się automatycznie, ale tylko jeśli przez jakiś czas nie otrzymujesz obrażeń. Amen. Tu nie mogę, tam muszę. Atakuje nasze wojsko! Boże! Brakuje ci kości! A ty mocny jesteś! Masz za swoje. Ekskomunika. A co dalej ze zwłokami? O! Ciekawe miejsce. Tu są fajne rękawiczki. Co to jest to? Okej, okay, to weźmiemy za chwilę. Ale najpierw tutaj. Coś jest ciekawszego. Co to jest? Aha. Dobra, nie będziemy hałasować. Bo przyjdą inni szataniści. Jej. To też jest szatanistyczne? Ty u co drugiego youtubera to widzę. Pusto pewnie. Wypił. Jest, ale co dalej? Poszukaj wino. Razem wino, nie mam w co. A, zakręć to. Bez problemu. Poradziłem sobie z szatanistą. Niestety w piwnicy nie znalazłem świętego wina, tylko podrzędne korbole i puste butelki. Zaintrygowała mnie tajemnicza, zepsuta aparatura. To pewnie narzędzie do pełdzenia świętego wina. Idę o zakład, że proboszcz będzie chciał naprawić aparaturę przed przyjazdem remontera. Ktoś do telefonu. Nie wiem, czy ja chcę go słuchać. On dziwne rzeczy każe mi robić, na przykład takiego szatanistę ubić. No ale co ja mam zrobić ze zwłokami? No, jakiś inny pomysł. Idę. No, słucham. Kawał dobrej roboty. No, już mówiłeś. Dzięki Bogu. Ja mu się tak przypominam Alzheimera chyba. Mała uwaga. To wdzianko księdza tutejszej parafii, więc tak jakby jesteś zależny od naszego kościoła. W im lepszym stanie jest kościół, tym na większą Bożą łaskę możesz liczyć. Im większa Boża łaska, tym większe nasze szanse w zwalczaniu szatanizmu. A czeka nas wiele poważnych bitew. Wiesz, dlaczego tutejsi wierzący są wyjątkowo uduchowieni? Bo piją wino z ekstraktem z boskiej relikwii. Problem w tym, że cholerni szataniści rozdupcyli nam aparaturę do pędzenia świętego wina i ukradli relikwie. Dowiem się, kto za tym stoi i dam ci znać. W międzyczasie przesyłam dalsze instrukcje. Są w dzienniczku. W końcu zdobędę to przeklęte wino, ale jeszcze przez pewien czas będę musiał poudawać idiotę. Proboszcz robi regularne przelewy. Nie są to kokosy, ale jak to się mówi, żadna wypłata nie hańbi. No raczej. Martwię się trochę o Pamelę. Mam nadzieję, że nie popierdoli jej do reszty.
Boże łaska, gdy oddalasz się od kościoła, spada. Twoje umiejętności również wtedy spadają. Remontuj kościół, by zwiększać zasięg Bożej łaski. Nowe zdanie śmieci. Poszukaj na klatce schodowej schematu poświęconego krzyża. Na klatce schodowej? Ale to tam. Znaczy nie, czekaj, to gdzie to będzie? Ja mogę wyjść? Na klatce schodowej, to tam to są, tam są, tam jest klatka, na górze tam, nie? Tam to jest klatka schodowa chyba. Chyba. To. Tu są schody. Czy to nie będzie tutaj? Ajku no. Ale dziwnie chodzi, taki jest skokliwy. No, ale to nie jest klatka schodowa, przepraszam. No. Dobra, co mam zrobić? Mapa, dziennik. Czemu dziennik jest pod Escape? Czemu to jest tak dziwnie zrobione? O, tutaj mamy tak. Dziennik zadań, śmieci. Schemat mam znaleźć. To mamy co? O, mamy rozwój postaci, mamy tutaj. Obrona, prędkość regeneracji życia. Ekwipunek. Dobra. Schematy. Czyli będziemy rozbudowywać kościół, świat. Na razie chyba nas nie wypuszczą stąd. Metafizyka. Tu jest, wygląda na schemat. Nie wiem czego, ale wygląda na schemat. Nie, poczekaj. I on mi pokazuje 5 metrów. Tu. To. Poświęcony mam. Wytwórz poświęcony krzyż. Użyj dedykowanej zakładki w dzienniku. No dobra, ale czemu escape? Dedykowana zakładka. Poświęcony krzyż. Wytwórz. Ale ile ich zrobiłam? 10. Powieś krzyż w piwnicy. Dobrze. Blokuję ciągle te drzwi, czekaj. O, teraz. W jakimś konkretnym miejscu? Tutaj, tak? A jak to zrobić? Muszę go wziąć w rękę chyba jakoś. Czy nie ma ekwipunku? Nie, no to muszę nad tym popracować. Mam nadzieję, że troszkę to będzie jakoś dopracowane. A jak mam... z tej strony, czy z tamtej strony? A tutaj, tak? To. Ale odwrotnie. Chyba, nie? Coś jeszcze? Poszukaj mopa w piwnicy. Mopa! Tu mamy, czekaj, jakieś rzeczy. Benzyna. Okej, okay, mop. Mop and go. Ale mam takiego... innego kołka. Kołka nie. Bo oni tutaj coś montowali, zobacz. Mogę widły wziąć, nie? Widły nie. Tu chyba nie, to jest trzonek, mogę... Patrz, oni ubili Hellboya. Widziałeś? Hellboya zabili. Oj, to Boże, mop. Mam mop. Wykonuj takie akcje jak mopowanie, zbieranie ofiary, błogosławieństwo i wiele innych po ich odblokowaniu. Mopem? Usuń śmieci, to już usunęłam wcześniej, umyj ściany w kościele, ale to w kościele, tak? Czyli tam w środku? Tu te takie znaki, tak? To mam... nie to? C. C to jest mycie. Okej. Okay. Zmieniam scrollem sobie elegancko i praca społeczna. Tutaj gdzieś było jeszcze coś, czegoś tutaj to. Nie, C. Dziwne ustawienia, trzeba będzie się przyzwyczaić. Czekaj, czy gdzie tam jeszcze były gdzieś jakieś takie napisy na ścianach? Nie tutaj? Właśnie przed wejściem? Tak, tutaj. Szczerze mówiąc, zaskoczył mnie koncept tego Nosferatu, jaka może się okno też umyje, nie? Tego Nosferatu jako... głównego bohatera, postaci wiodącej, bo to jest strasznie
pokręcone, surrealistyczne, abstrakcyjne, nie wiem jak to się nazwać, po prostu chore. Ale podoba mi się, no nie wiem, ja myślałam na początku, że będzie tak, jakby to powiedzieć, a tego nie mogę umyć? Mogę. Że to będzie tak bardziej, może jestem tam jakimś księdzem i faktycznie mogą być jakieś różne rzeczy, jakimś tam klerykiem jestem. I będą jakieś sytuacje i inne sprawy, a nie, że to będzie takie, że tam są jacyś... jakaś normalnie masa dziwnych dziwów, bo nie wiem jak nazwać to, co tam pokazali na początku. Przecież to są dziwne osoby. O! A to co to? A, mam schemat, tak, super. I jestem zaskoczona po prostu bardzo mocno konceptem. No, czegoś takiego się nie spodziewam kompletnie. Mówię, myślałam, że będzie tak, że jestem księcem skądś tam oddelegowanym i muszę ogarnąć wiochę, zdobyć sympatię ludzi i mam jakieś właśnie egzorcyzmy, sytuacje. I takie tam. Tam profilaktycznie przetarłam, bo mówię, nie wiem, nie widzę po prostu tam w tych ciemnościach, gdzie tu jeszcze... Może chociaż pajęczyny zetrę, nie? Pajęczyn to się nie ima. Okej, pajęczyny są mopoodporne, rozumiem. A co to fajne takie? To? Co gdzie jeszcze będzie? Gdzie jeszcze jest coś brudnego do wytarcia? Jeszcze dwie rzeczy są. Gdzie? Może gdzieś w piwnicy. Może jest ładniej, nie? Bez tych graffiti. Graffiti są fajne, ale jak są naprawdę ładne, a nie jakieś takie bohomazy. No tu nie ma. Tam nie ma. Nie ma co myć. I tu jeszcze gdzieś musi być, nie? O, proszę bardzo. Zrobiłam. Mogę zeskoczyć stąd? Powiedz, że mogę. Cię nie chcę chodzić po tych schodach. No. Kawał dobrej roboty. Nie wkurzaj mnie! Wypuść mnie! Słuchaj, nie ma czasu do stracenia. Wielki remonter został zaatakowany, a jego samochód rozdupcony. Biegnij na miejsce wypadku. Wiesz, co z nimi zrobić. Wszystko na mój koszt. Nie będę się napierdalał gołymi rękami. Muszę się jakoś przygotować. Czyli co? Poszukaj tacy ofiarni na strychu. Czyli będziemy sobie robić zbroję. Tak. Boże, jak on chodzi dziwnie tak... Tak chaotycznie trochę. Dobra, ta co ofiarna na strychu, ta co ofiarna. To na łeb, tak? Wyjdź z kościoła, to wszystko? Jeżeli będziesz się tacą ofiarną napierniczał. Ale mam nadzieję, że mnie jakoś poprowadzisz za rączkę, a nie że zginę tam w pierwszym podejściu do tych... dziadów. No dobra, wyjdź z kościoła, a nie mogę się doczekać. Wychodź z kościoła, no wyjdź, wychodzimy. W końcu. Oj, ale to ekran ładowania to mnie przyprawia o dreszcze i oczopą z jego głowy. To mi się nie podoba. No! Tak, znienacka! Zmusi księdza zbieranie ofiar. Ta cała ofiarna umożliwia zbieranie datków od katolików. Po każdym datku musisz odczekać jakiś czas, by pobrać datek od tej samej osoby ponownie. Ale ja się tu... Dobra, C. Wyskakuj z hajsu! Amen. Do kościoła, chuju! Ej, laska, co łaska!
Ej, laska, co łaska? Jebać zło! Kierowniku złoty, poraduj! Chociażbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęka. Ale... Bóg kocha mnie taką, jaką jestem. Widzę. Ty torbo! Oddaję się tobie, Panie Jezu. Całkowicie. Teraz i na wieki wieków. Amen. Aha. Wyskakuj z hajsu. Też papa mobil, kurwa, to się naucz wad wyłudzać. Ta gra jest straszna. Kierowniku złoty, poratuj. Zrób coś z tą wsią. Okej, mam pozbierać. Dobra, jeszcze raz pobieram. Kierowniku złoty, poratuj. Ale klatki zleciały, nie? Ale będzie lepiej. Kierowniku złoty, poraduj. Całkowicie. Tam teraz jest... i na wieki wieków. Tam ktoś się zamknął przed datkiem. Jeszcze ta dwójka. Z widłami. Amen. Znasz mnie, to daj mi coś. Niewiele ci mogę dać. Znasz mnie, to daj mi coś. Zrobione. Lepkie rączki. Jesteś straszny. Infernal Radiation. Poszukaj na strychu czegoś, co pomoże ci w walce. Naprawdę! Już posiedziałam sobie na dworze, ale mówię, optymalizacja leży i kwiczy, chociaż w sumie wymagania nie są jakieś za duże na tę grę. I... No, nie powinno być płaskich klatek, skoro ja praktycznie mam prawie taką kartę, jaka powinna być do tej gry. Tak zalecanych, nie? Nie w minimalnych. Gdzie mam, co mam znaleźć jeszcze? Mogę ciszę rzucić, zrobić im granat dymny na przykład. Z ciszy, nie? Zły pomysł? Tutaj coś jest ważnego dla mnie. I w szufladzie. A czekaj, bo tutaj coś jest. Szuflada. No, otwórz. Ale o... No było prawie F i co? O... Klatki zleciały, umarły. No, aż kurde no. Patrz. Nie chcę... O, było. Było. No. No. Co to jest? Wzmocnienie prawej pięści. Aha, będziemy się tak czy siak na pięści lać. Super. Wytwórz wzmocnienie prawej pięści. Jak to się wytwarzało? Też escape'em. Wzmocnienie prawej pięści. Wytwórz. Wytworzono. Komu będzie to wbijać? Wyścig zbrojeń. Bierz ekipę na ustawkę. Nie wierzę. Na ustawkę ekipy. Ja się spodziewałam czegoś innego po tej grze. Mam wrażenie, że im bardziej patologicznie będzie, tym będzie chętniej grane. To się robi coś strasznego. No ale to nic. Nie, tak szczerze to... Tak, no mówię, innego z czego się spodziewałam. Mam takie trochę mieszane uczucia w tej chwili. Niby fajnie, ale... Amen. Jak ekipa się zbiera? Amen. Może żulów zaprosimy. Co łaska, kierowniku złoty. A czekaj, bo ja mogę przestawić. To jest mycie, to jest... Jak się egzorcyzm czy coś tam? Ciebie zbiorę. Ej, poczekaj. Nie, no ja muszę chyba zebrać tych, co się będą lać. A co to tutaj? To... To tak nie może być. Proszę to wytrzeć. No. Będą to pisać po moim kościele? Nie ma tak. To może tych tego, nie? Tak jak Pan Jezus powiedział. A... Okej, zebrałam, dobra. Tak jak Pan Jezus powiedział. Dobra, mam już dwójkę. Czyli trzeba ich pobłogosławić, to ze mną idą, dobra. Tak jak Pan Jezus powiedział. Polić z szatanistami na miejscu wypadku, czyli dokąd idziemy. Oni chyba wiedzą lepiej niż ja.
Tam ile metrów? Dobra, popatrzmy sobie na świat. Wszystko się rusza, karta graficzna pewnie umiera. Ale jak ktoś ma dobrą kartę, to może być faktycznie ładnie. Ja się chyba oddalam od tego miejsca, prawda? Tam. Tutaj. Ciekawe, jakie to jest duże i na ile będę miała tutaj wolność. Dobra, jesteście ze mną? Poczekam trochę, bo mnie tam zgładzą. Ja się was trochę boję. Czy ty masz aluminiowy... Dobra, na głowie. A może byście się udzielali? Nie, to się krew leje! No, nie święta wojna. Masz za swoje. Chociażbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęka. Policzyłam się. A, jeszcze dwójka, gdzieś tam są jeszcze, nie? Nie, czy tu są? Tutaj są, ale tam jacyś są, patrzaj. Tam ktoś wygląda, jakby chciał się napierniczać, nie? Tak stoi. Dobra, chodź, idziemy tutaj. Idziecie? Halo! Czy ja was znowu muszę wziąć? Ze sobą? A coś... Nie żyje. Idziemy. Tak jak Pan Jezus powiedział. A muszę na nowo iść? Tak jak Pan Jezus powiedział. Miłość do Jezusa. Tak jak Pan Jezus powiedział. Widzę. To w sumie taka jest sarkastyczna trochę gra, nie? Widzicie? Pod tym kątem właśnie, że no, kocham Jezusa, ale zabilibyśmy, nie? Za Niego. Ich jest tu dużo! Dobra, trzeba ich roz... Co mnie rogami? Ona mnie na rogi próbuje wziąć? Co ona próbuje zrobić ze mną? Dobrze ci tak. Aha, poczekaj, bo tamto mi chyba zabili. A czemu wy tam stoicie? Może byście się poudzielali, przepraszam bardzo. Halo! Bo cię tym... Chodź! Ła! Nie o to chodziło! Chciałam, żebyś się trochę poudzielał. Tak jak Pan Jezus powiedział. Nie prowadź mnie gdzieś. No. Tak jak Pan Jezus powiedział. Idziemy, chodźcie. Będziemy się bić. Chodźcie, nie będziemy się sądzić, będziemy się napierniczać, chodźcie. Chodźcie, mam tutaj jeszcze jakieś delikwentki. Nie wiem, kim jesteś, boże, na widły! Tak naprawdę jest bardzo dla dorosłych. Dobra, to... O! Broń, atak alternatywny. Większość twoich broni po ulepszeniu uzyskuje alternatywny atak podawany, gdy przytrzymasz klawisz ataku. Alternatywne ataki zwykle wymagają amunicji do działania. Wrogowi w momencie śmierci, oprócz grzechu, upuszczają również losowo amunicję do jednej z posiadanych przez ciebie broni. A widzisz, czyli przetrzymuję. I mam taki wystrzał. Jakoś nie czuję się. A nie, faktycznie. Boli, ma boleć. Oho! Też to znam. No i tutaj mamy wypadek. Wielkiego remontera została wielka plama. Przynajmniej godnie go pomściłem. Skoro tak uważasz, i co dalej? Użyj telefonu. Krzyżna, okej. Okay. To ja sobie wezmę to. Dziękuję za współpracę. Nie polecam się. Ale teraz mam odebrać? No wiem, że dzwoni, no próbuję wrócić do domu. Gdzie jest jakaś mapa? Aha, tu jestem ja, tu jest... I tu ja troszkę się zabłądziłam. Zamknij. No już idę. Tam bym się ponapierniczała, bo tam... Tam jest ognisko szatanistów po prostu. Nie mam pojęcia, co robię. Poczekaj, gdzie jest ten mój kościół? Dobra. No. Partia, kurwo! Oni tak będą tu przychodzić?
Naprawdę, to gra bardzo dla dorosłych, względu na humor, słownictwo i ogólnie wszystko. Ja jestem zdziwiona. Ja się nie spodziewałam czegoś takiego po tej grze. No biegnę już, biegnę na skrzydła, zobacz, lecę. Widzisz? Lecę. Mam czarne skrzydła, ale lecę. Jak to nie żyje? Ach, no trudno. Nie ma co płakać nad rozwalcowanym kardynałem. Mam nadzieję, że zanim spuściłeś im łomot, dowiedziałeś się, dla kogo pracują. No nie. No dobra, nie mam takiej nadziei. Sam się dowiem i zaraz oddzwonię. Jak zaraz? Tak trzeba żyć. Z humorem trzeba żyć. Wiem, co to byli za ludzie. To tak zwana banda chochoła. Mają siedzibę rzut beretem od kościoła. Doskonale się składa, bo podejrzewam, że to właśnie chochoł wie, co się stało z naszą relikwią. Daj im popalić. Teraz smak zemsty. Zdemoluj kryjówkę szatanistów. Teraz mamy zdemolować kryjówkę. Troszeczkę zmieniam ustawienia. Jest teraz, o, od razu lepiej, nie? Oj. Muszę chyba sobie kogoś zabrać ze sobą. Nie? Poczekaj. Okej. Okay. Tak jak Pan Jezus powiedział. No on chyba nic nie mówił o laniu się. Tak jak Pan Jezus powiedział. Ksiądz jest pasterzem moim. I wywaliłam część ustawień jakimś tam blumy, rozmycia ruchu. Więc spokojnie sobie teraz ładnie 60 klatek wyciska, więc nie jest źle, chyba nawet lepiej jest na tych ustawieniach mniejszych, czy niższe cienie i takie tam rzeczy. Mogę cię, atakuje nasze wojsko, okej, okay, na pewno, ta, jego lać! Ja go oznaczę, oho. On ma widły! Właśnie po oczach! Jak nie po oczach? Po czym? Bo oni się napierniczają na widły, na serio, to nie ma tak, że tylko się straszą. Zdemoluj kryjówkę, ale to co mam? Jak mam ich zdemolować? Mam im bardziej zdemolować? Mam im umyć ściany, czy jak? To będzie dla nich demolka? A, wchodzimy. Ale pewnie wyjdę na solo, nie? Aha, na solo. Znaczy, demolka jak wygląda? To mam zniszczyć? Tak to można było zabrać. Dobra, to jest źródło grzechu, telewizor. Głośniki. Kolejne źródło grzechu. Ta gra jest głupia chyba trochę, nie? Czas, źródło grzechu, jak największego. Oni ładnie czysto tu mają, tak mi się wydaje. No zobacz, jaka ładna kuchnia czysta. Smak zemsty. Poszukaj kryjówce schematu rękawicy telekinezy? Mam. Proszę bardzo, znalazłam. O! Tego. O, mogę to rozwalić też? Chyba nie. Chyba nie, bez problemu. Ups. Tutaj pójdę dalej, może coś jeszcze się znajdzie. Nie umiem ustawić czułości myszy. Albo jest za słaba, albo jest za... za bardzo. O, jakie ładne. Co to? Coś wzięłam. Nie mam pojęcia, potem poczytam. Jaki ładny monitor. O, już nie. To też już nie. To nie mogę tworzyć? Szkoda. Jestem na niej z fajnym księdzem po prostu. Wszystko im poniszczę i pójdę do domu, tak? Tak to miało wyglądać. Wytwórz rękawice telekinezy. No może nawet teraz, nie? Może nas będzie stać. Czekaj, to. Rękawica, wytwórz. Ciach, wytworzono. Oko zarąbista z joystickiem. Przeszukaj stodołę. Jaką stodołę?
A tutaj jest cuda, mogę im to... Już. Pasy społeczne. O, kwiatki mają nawet, patrzaj. Tutaj mieli jakieś chyba przebudowy planowali, a nie, to są chyba kontenery na wodę, nie? Czy co to jest? Chyba tak, moja sąsiadka takie coś ma na ogrodzie. Nie wygląda to za ładnie. Nie da się tego otworzyć. Co zrobię? Nic nie zrobię. A to zagadka będzie jakaś? Chociaż chyba mam pomysł. Słucham. Telekineza działanie, naciśnij, aha. Naciśnij, by chwycić, naciśnij ponownie, by strzelić, naciśnij, by puścić. Mhm. To? Poczekaj, bo... Walka, knockout. Niektóre taki, na przykład zderzenie z cięższym przedmiotem powodują knockout i chwilową utratę przytomności przeciwników. Z racji tego, że nieuczciwie jest kopy leżącego, znokautowani przeciwnicy nie otrzymują żadnych obrażeń, dopóki nie zaczną wstawać z ziemi. Ue! Się grałam w zombiaki, to tam jakoś można było je lać. A to nie mam, może to mam wziąć, nie? Tam mam to bez sensu. Okej. Rozwaliłam. Walka z chochołem. Chochoł to twardy zawodnik. Zwykłe ciosy nie zrobią na nim wrażenia. Rzucaj w niego przedmiotami za pomocą telekinezy, by zapewnić mu wrażenie niemożliwe. Splendor, kanonizacja. Wykonuj szybko splendor na aktywności, jedna po drugiej, by podnosić poziom kanonizacji. Pamiętaj jednak, że wykonywanie tej samej aktywności w ciągu nie podnosi poziomu kanonizacji. To... Poczekaj, no gdzie... Aha! Fajnie, że mam... Dobra, fajnie, że mam jakiekolwiek... Co mi zrobisz? Ale on jest strasznie szybki! Mogę cię tylko... Nie mam za bardzo czym w niego rzucać już. Trzeba odsunąć trochę. A poczekaj, poczekaj, bo to coś jeszcze było ciekawego. Ale nie trzeba. Dbam o czystość. No to pojdź, oj. No i... Ja nie wiem, czy ta gra przejdzie w Polsce. Moim zdaniem troszeczkę... No. Troszeczkę przegięli. Niespecjalnie trudny pojedynek. Nawet się nie spociłem. Powiedziałbym, że chochoł to taki mini-boss. Warto mu przyjebać, ale nie ma się czym chwalić. Co tu dużo gadać? Wpierdolił mi, bo wziął ten pojedynek zbyt serio. Teraz będziesz się wszystkim chwalił. Jak gówno w życiu osiągnąłeś, to się cieszysz, gdy fortuna się nad tobą lituje. Na pomoc. Rozmawiaj z chochołem. Zaraz są fajne rzeczy. Nie mogę zabrać sobie tego do domu. Może coś leży? Czekaj, czekaj. To chyba trzeba jednak robić popularnie. No to słucham ciebie. Bibia kłamie! Cio. Dasz radę mówić, czy uszkodziłem ci mózg? Odejdź! Odejdę, jak mi powiesz, gdzie schowaliście relikwię potrzebną do odbudowy aparatury. A jak mi nie powiesz, to ci wpierdolę jeszcze raz. Nie wiem tego. Ja miałem tylko rozstawić figury w kościele. Jest nas wielu, dzielimy się obowiązkami, relikwie to nie moja działka. Figur już nie ma. Zrobiłem z nimi to, co zrobię z tobą, jeśli się nie dowiesz, gdzie jest relikwia. Czekam na wiadomość.
Nie mogę czegoś zebrać stąd, cokolwiek, tylko tak od do. No troszkę szkoda. To wracamy. Na posyłki jestem taki trochę, nie? Chodź, Rysiu. Hop. Hop. To bym otworzyła, byłoby mi bliżej trochę, nie? A tutaj... czekaj, bo tam mnie to nurtuje. To jest wchodek. Paczaj. Haha. Papier toaletowy jest. Miłość. Nie, no tak dalej mi się nie mieści się to poglądzie po prostu. Ja wiem co o niej myśleć, no, kompletnie. Kawał dobrej roboty. Podczas gdy ty wymierzałeś sprawiedliwość, ja wpadłem na genialny pomysł. Już się boję. Słuchaj. Skoro masz już strój księdza, zostałeś wpleciony w naszą intrygę, a twoje ręce splamiła krew winnych, jesteś odpowiednią osobą, żeby ubiegać się o stanowisko, które dopiero co się zwolniło. Nie, sobie stanowisko robisz. Stanowisko wielkiego remontera. Musisz tylko wykazać się odpowiednim portfolio. Z nieba ci spadłem. Czy potrafisz wyobrazić sobie lepsze warunki do rozwoju niż ta rudera? Mhm. Odpicuj nam kościół, a ja załatwię ci audiencję w Watykanie. Dzięki Bogu! Zanim opowiem ci o planach remontowych, muszę cię ostrzec. Bycie porządnym katolikiem wiąże się z ciągłymi prześladowaniami ze strony szatanistów. Będziesz potrzebował potężnej broni, aby rozprawić się z tymi draniami. Tak się składa, że wielki remonter słynął z pokaźnego arsenału. Sprawdź, czy nie zostawił czegoś w bagażniku. Wszystkie fury, na których wisi różaniec, podlegają tutejszej parafii i można nimi zarządzać. Kazałem zamontować dla ciebie kapliczkę do przyzywania samochodu. Stoi przed kościołem. Okej, okay, czyli to jest koniec dema, aha. Spoko. Tak więc, co mogę powiedzieć o tej grze? Troszkę mnie zdziwiłam. Bo spodziewałam się kompletnie czegoś innego. Myślałam, że to właśnie będzie no, coś w rodzaju, że jesteś księdzem rzuconym na jakąś tam parafię, którą musisz ogarnąć i właśnie masz jakieś problemy, kłopoty, typu takie nadnaturalne troszeczkę, a tutaj jakaś napierdzielanka i jesteś Nosferatu. Strasznie pokręcone. Pomysł ciekawy, ale nie wiem, jak zostanie to przyjęte i ile to będzie miało hejtu, że to obraża uczucia religijne, nie? Ale co to za uczucie religijne, który może gra obrazić? No ale dobra, nieważne. Każdy ma swoje. Tak więc... nie wiem, może ją sobie kupię, zobaczymy kiedy będzie cennie, ale... jest taki zalew tych symulatorów teraz, że już po prostu nie ogarniam. Musiałabym mieć jeszcze drugie życie, żeby grać w te wirtualne życia. To by było fajnie. Ale no zobaczmy co to jest. Powiększaj arsenał, remonty kościół. To najbardziej mi się podoba i to chciałam. Ten egzorcyzm. Myślałam, że kurczę, będzie próbka. Nikt tak bardzo bym chciała, a się zniszczenie samochodem. Nie wierzę. To GTA, kurczę. Dobby Cox. Słucham? Sprawy tej grzeszników. To też może być fajne, ale podejrzewam, że może być bardzo, bardzo, bardzo wulgarne. No cóż, demo gry jest na Steamie. Każdy może sobie właśnie ograć. W własnym zakresie coś pobiegać więcej, gdzieś coś rozpierdzielać, jakby chciał bardzo. I to tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.